Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej. Psalm 66, werset 20. Przyglądając się naszym modlitwom, jeśli tylko modliliśmy się szczerze, będziemy pełni podziwu wobec tego, że Bóg zawsze nas wysłuchiwał. Istnieją tacy, którzy uważają, że ich modlitwy są godne przyjęcia, tak jak czynił to faryzeusz. Jednak prawdziwy chrześcijanin, spoglądając na swoje modlitwy z innej perspektywy, niejednokrotnie zapłakałby nad nimi i gdyby mógł cofnąć czas, modliłby się o wiele gorliwiej. Jak zimne nieraz były twoje modlitwy. Zamiast walczyć w modlitwie, tak jak uczynił to Jakub, przedstawiałeś prośby słabe, dalekie od tej pokornej, pełnej wiary i wytrwałości, która głośno brzmiała: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 26 werset. Jak cudowny jest nasz Bóg, że usłyszał nawet te słabe modlitwy, a nie tylko usłyszał, ale również na nie odpowiedział. Zastanów się nad tym również, jak rzadkie były twoje modlitwy. Chyba nie znalazłeś się w kłopotach, bo wtedy często przychodziłeś przed tron łaski. Ale gdy tylko nadeszło wybawienie, gdzie podziewała się twoja nieustanna modlitwa? Dlatego zastanów się nad tym również, jak rzadkie były twoje modlitwy. Chyba że znalazłeś się w kłopotach, bo wtedy często przychodziłeś przed tron łaski. Ale gdy tylko nadeszło wybawienie, gdzie się podziewała twoja nieustanna modlitwa? Nawet jeśli ty przestawałeś się modlić, wiedz, że Bóg nie przestawał błogosławić. Jak cudowne i niepojęte jest to, że Pan Jezus Chrystus bierze wzgląd na te błagania, które przychodzą i odchodzą wraz z naszymi potrzebami. Jakim wspaniałym Bogiem On jest, że wysłuchuje modlitw tych, którzy przychodzą do Niego z nagłą potrzebą, ale zapominają o Nim, gdy otrzymują odpowiedź. Którzy zbliżają się do Niego, kiedy są zmuszeni przez okoliczności, a którzy zupełnie zapominają zwracać się do Niego, gdy smutek mija. Niech Jego łaskawe miłosierdzie, które objawia poprzez wysłuchanie naszych modlitw, dotknie naszych serc i pobudzi do tego, abyśmy zostali znalezieni jako ci, którzy zanoszą o każdym czasie modlitwy w Duchu Świętym i tak czuwali z całą wytrwałością, jak to mówi nam list do Efezjan, 6 rozdział, 18 werset.